Cześć, witamy na kanale Husator. Dzisiaj pokażę Wam, co można zrobić z poczciwym czoperkiem Junak M11. Zapraszam do oglądania. Wcześniej mogliście widzieć Junaka M11 na hamowni, to znaczy, że był robiony map tuning. Tak, to jest ten sam silnik, co w Junaku M15, M16, w RCR-ze, ten sam moduł sterujący Delphi MT-04, MT-05-02 i można go bardzo fajnie modyfikować. Junaki M11 są bardzo fajnymi motocyklami, troszeczkę lżejszymi niż M15, ale mimo wszystko brakuje na podjazdach tej mocy, więc klienci tutaj, czy z Małopolski, czy z Gliwic, postanowili zrobić map tuning i dodatkowo pokażę jeszcze, co można zmodyfikować w tym motocyklu, żeby było po pierwsze bezpieczniej, ładniej i funkcjonalniej. To co, lecimy teraz do motocykla i będę omawiał poszczególne modyfikacje, które były wykonane do tej pory. No i od razu powiem Wam cenę. Chciałbym zacząć od bardzo ciekawej modyfikacji, czyli klient zażyczył sobie wymianę wnętrza lampy. Chciał zostawić lampę oryginalną, czyli klosz lampy, która jest bardzo ładnie wygląda, jest niklowana. No i teraz co zrobić, żeby świeciło lepiej? Postanowiliśmy, że będziemy wymieniać wkłady. Wyciągamy ten oryginalny na żarówkę i wkładamy uchwyt typu LED, czyli lampa typu LED do środka, dorabiamy odpowiednie uchwyty, no i mamy efekt finalny, jak widzicie. Lampa świeci bardzo ładnie. Mogę Wam tutaj odpalić. Po odpaleniu świecą się również te części, zaraz Wam pokażę. I naprawdę bardzo ładny ring, potem na środku i mamy długie, krótkie. Tak jak już klient wcześniej jeździł, niesamowita frajda z jazdy wieczorem, widzimy wszystko, jest jasno, bezpiecznie. Czyli to jest jedna jakby modyfikacja i ona kosztuje 350 wkład. 150 zł robocizna, więc mamy 350 i 150, to mamy 500 zł, jeśli chodzi o cały ten uchwyt. Nie wiem, czy się nie pomyliłem, 250 zł wkład i 150, czyli mamy 400 zł za tą całą modyfikację przodu, która jest bardzo estetyczna i bardzo poprawia bezpieczeństwo. Kolejną modyfikacją w Junaku M11, którą można swobodnie i spokojnie zrobić, to jest map tuning. Przypominam, na czym on polega. Zmieniamy mapę przy 125, nie ingerując w pojemność, na taką, która jest już odblokowana, która ma inną już sposób podawania paliwa, jest tego paliwa więcej, czyli zmieniamy też wtrysk, mamy inne limity, do 10,5, do 11 nawet się to kręci. Niedługo będzie nowy film z jazdy takim motocyklem i z omówieniem, więc myślę, że za tydzień do półtorej tygodnia powinna być emisja tamtego odcinka. Mamy zmienioną mapę, jest poprawiony układ wydechowy, czyli mamy przy zachowaniu oryginalnego kolektora wydechowego, mamy pełen przelot od kolektora wydechowego po tłumik i to daje całość 12 koni mechanicznych i kosztuje 1850, a teraz posłuchacie sobie ten efekt, jak to brzmi. Mamy otwarty układ wydechowy, a co za tym idzie, mamy troszeczkę inny dźwięk, bardziej basowy, bardziej czoperowaty i na pewno każdemu klientowi będzie się to podobało. Przypominam, map tuning z układem wydechowym 1850 zł. A teraz pokazuję Wam, jakie można mieć jeszcze dodatkowe modyfikacje w tym modelu. Model M11 w tej wersji chopper standardowo przychodzi już z gmolami, więc to macie w cenie. Również przychodzi z oparciem i to też macie w cenie. Ale można zastosować stelaż pod sakwy boczne,
Tego Wam nie będę wyceniał, bo każdy może sobie zamówić inne sakwy. Sakwy kosztują około między 350 a 450 zł, stelaże między 350 a 390 zł. Dodatkowo można zamontować oparcie kierowcy, które też można swobodnie zastosować. I ceny są bardzo różne, więc to też pod zamówienie. W opisie jest mail i numer telefonu, do którego można się odnieść i złożyć zamówienie. Dodatkowo mamy szybę. Szyba jest standardowa, uniwersalna do większości czoperków. To jest szyba mniejsza i ona kosztuje około już teraz pewnie 250-280 zł z montażem. Dodatkowo można sobie uchwyt na telefon zamontować w tym motocyklu. Można sobie zastosować bardzo fajny jakiś zegarek, to już wszystko zależy od klientów. I bardzo ciekawym rozwiązaniem, które Wam pomoże podczas jazdy, są takie drugie podnóżki na gmolach. To są tak zwane spacerówki. I teraz zobaczcie, na czym to polega. Jedziemy sobie na piątym, szóstym biegu i sobie możemy te nogi położyć w ten sposób. Wygodnie możemy się oprzeć o te oparcie kierowcy, po to one jest. I możemy sobie naprawdę pokonywać bardzo duże odległości. Lędźwie się nie męczą, ręce się nie męczą, nogi mamy wyprostowane i czujemy się jak na fotelu. Więc to są modyfikacje, które możemy zastosować w Junaku M11. Ja zapraszam do kontaktu, zapraszam do udostępnienia tego materiału i czekajcie na materiał z jazdy i pokazujemy, jak ten motocykl po map tuningu jeździ. Komentujcie, udostępniajcie tą treść. No i co? Czekamy na Was, dzwońcie, z chęcią zmodyfikujemy Wasze pojazdy. Do zobaczenia, cześć!